The Jeep now. Что изменил трафик? Szanowni Państwo, witamy wielkimi brawami pan Zbigniew Skola. Dzień dobry Państwu. Trochę się spóźniłem, przepraszam, ale wiecie, czytaliście, że pijany jeżdżę na rowerze, to nie było łatwo dojechać. Pozwólcie Państwo, że chwilę usiądę, bo... Proszę Państwa, postanowiłem, że założę partię polityczną i tę partię zaprowadzę do polskiego parlamentu. Nie chcę być skromny, ale wydaje mi się, że to jest bardziej formalność niż szansa. Co chciałbym w ramach tej partii zrobić? No przede wszystkim przeprowadzić dekomunizację w Polsce. Ktoś z Was, słysząc to słowo, był facet. 26 lat nikt tego nie zrobił, a Ty wyskakujesz jak Filip z Konopi i chcesz to zrobić. To raz, a dwa. Przecież komunistów w Polsce już nie ma, nie istnieją, nie mają żadnego realnego wpływu na to, co robimy, gdzie żyjemy, na nasze państwo. Nic podobnego, proszę Państwa. Ci ludzie, którzy pochodzą z tamtego systemu, z tamtego układu, wciąż funkcjonują. Znajdziemy ich dzisiaj jako właścicieli agencji detektywistycznych, agencji ochrony, prywatnych placówek służby zdrowia i gdzie byśmy nie poszli. Tutaj szczególnie na Polszczyźnie, to w kolebce, SLD ma dwie kolebki, to jest Opole i Łódź. Macie przykład, co zrobiono z Hutą Apanem w Ozimku, macie przykład z tym, co zrobiono z Hutą Andrzejem Zawadzkiem, co zrobiono w elektrowni Opole i co tam się dzieje na dzień dzisiejszy. Więc dekomunizacja, pozbycie się z przestrzeni publicznej ludzi, którzy szkodzą naszemu państwu, to jest punkt wejścia do jakichkolwiek szans dla Polski. To jest punkt wejścia do tego, żebyście tutaj nie sprawdzali dwa razy w tygodniu, kiedy Sindbad do Berlina znowu jeździe i nie jeździli do pracy co chwilę tam. Czy do Holandii, bo połowa Opola jest w Holandii, druga połowa Opola siedzi w Niemczech. I nie tylko Opola, całej Opolszczyzny. Co ja rozumiem przez dekomunizację? Dekomunizacja to przede wszystkim pozbycie się nie tylko polityków z życia publicznego, ale tych wszystkich czerwonych kacapów z różnych spółek, z tych spółek prawa handlowego, spółek Skarbu Państwa, z naszych sądów, prokuratur, policji, straży miejskich, uczelni wyższych i niższych. Tych ludzi należy się pozbyć, bo oni tą kiłą komunizmu, tą kiłą przedmiotowego traktowania człowieka żyją i ją realizują i zarażają tą kiłą i później jest kolejny młody, wykształcony człowiek, który jest urzędnikiem, ale on nie potrafi sam ocenić tego, co robi, tylko posługuje się tym nabytym, tą naleciałością, która w swojej istocie jest przecież destrukcyjna. Od tego należy zacząć. Nie widzę powodów, żeby sędzia, prokurator, poseł miał immunitet. Po co ten immunitet? Jeśli sędziemu czy posłowi ktoś powie złe słowo, czy go uderzy, no to są przepisy prawa karnego i taka osoba ma kłopoty, ma postawione zarzuty i musi zaskoczyć odpowiedź. Czemu ma służyć immunitet? No immunitety w Polsce służą poczuciu i rozkręcaniu bezkarności rządzących. Bo takim samym rządzącym dla nas jest senator, poseł, prezydent, ale sędzia czy prokurator, który wie, że i tak mu nic nie zrobi, jak nam zrobi kolejną krzywdę w życiu, ten immunitet powinien być mu odebrany. Tak więc immunitety. Proszę Państwa, zmiany, istotne zmiany w NFZ-cie polegające na tym, ażeby część naszych składek ZUS-owskich
została przypisywana na subkonta, powoływane w szpitalach, szpitalach specjalistycznych, przychodniach i przychodniach specjalistycznych w rejonie, w którym mieszkamy. No weźcie sobie Państwo, wyobraźcie, co byłoby, gdyby wszystkich mieszkańców Opola i Opolszczyzny, gdyby te pieniążki trafiały na przykład na część do szpitala na Witosa, część do szpitala usługi medycznej byłaby dużo łatwiejsza, a jednocześnie pozbywamy się kosztów związanych z administrowaniem NFZ-em. Bo przecież te koszty administracji samym NFZ-em to jest w granicach 42% kosztów ogólnych rocznych tej instytucji. Dobrze. Proszę Państwa, kilka słów jeszcze zacznę, bo widzę na tych spotkaniach coraz częściej zdarzają się takie rodzynki jak Pan, czy tam jeszcze widzę starszych osób. Dziękuję, że Pan dzisiaj tutaj jest. Bo mój syn jest w Holandii na wygnaniu właśnie i wnuk. No właśnie, no właśnie. Proszę Państwa, Wy mnie znacie z takiego bardzo prymitywnego numeru. Jak krzyczę do policjanta, tak się niby zaczęła przygoda stanowić z życiem publicznym. To jest nieprawda. Ja tę swoją przygodę rozpocząłem w roku 2007, kiedy mnie wypuszczono z więzienia. Ale jeśli chodzi już o tego policjanta, to też o tym nikt w Polsce nie wie, że ja generalnie na co dzień pomagam funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy mają kłopoty z prawem. Mam kancelarię adwokacką, w której pracuje sztab adwokatów i między innymi zajmujemy się tam pomocą dla ludzi, którzy do niedawna służyli państwu, a teraz to państwo, czyli z nich złodziei. I ja w roku